miałeś w szkole z matmy? W sensie, że co? No, jakie oceny miałeś z matmy? Przeciętne. Czwórki, trójki. A jedynki? Jedynek nie miałem. No co ty? Ani jednej? Ani jednej. No, bo jak ojciec był w szkole, to najgorszą oceną była dwuja. No, dwuje to mi się zdarzało złapać. Aha, no to mów tak od razu. A czemu pytasz? Bo zaczynam kombinować, co tu zrobić ze sobą w życiu i różnie mówią, różnie piszą. Serio? Musisz się tym przejmować? Już teraz? Nie musi. Ja też niby nie muszę, ale jeśli chcesz, żebyśmy ci do 30 na karku w domu siedzieli. Aha, okej, racja. To co tam mówią i piszą? Jedni mówią, żeby spełniać marzenia i iść za głosem serca. Inni, żeby tylko kasę liczyć i wybierać studia i zawody, które są najbardziej poszukiwane na rynku pracy. Właśnie, a chłopaki mówią, że jak matma jest taka trudna u nas w ogólniaku, to na studiach ścisłych to już zupełny hardcore. I że najwygodniej pójść na jakieś studia, po których się zostaje urzędnikiem. Najlepiej państwowym, bo ich nikt nie rusza. No i dlatego się pytam o twoje oceny z matmy. Mówisz, że miałeś przeciętne, a jednak zostałeś inżynierem. Nieprzygotowany jestem. No pomóżcie! Jakie karpisko! Przepraszam, czy mogę prosić o chwilę uwagi? Coś pilnego macie? Nie. Już skończyłam. Chodź, córka. Siadaj na sofie. Będzie wykład? Właściwie zacznę od przeprosin. Tak, bo tam z tym karpiem tak wyszło, że mogliście pomyśleć, że nie zwracam na was uwagi. A ja zwracam, tylko nie wiedziałem, co powiedzieć. Szczerze mówiąc, teraz też nie do końca wiem. Tato, masz gorączkę? Nie, ale wiecie, czasami dzieci mają problemy, przychodzą z nimi do rodziców, i słusznie, ale rodzice, w tym ja, czasem po prostu nie mają gotowych i na 100% trafnych rozwiązań. Ale do rzeczy. To był czas, kiedy upadł komunizm i zaczął się kapitalizm. Na początku lat 90. Był taki czas, kiedy rodzice mówili dzieciom: masz się kształcić, studia są twoją przepustką do kariery, pieniędzy, samorealizacji. I jak myślicie, dzieci słuchały rodziców? No. No, więc wbrew obiegowym mitom o konflikcie pokoleń, dzieci posłuchały rodziców. Badania pokazują na przykład, że w ciągu 10 lat między 2002 a 2011 rokiem odsetek ludzi z wyższym wykształceniem wzrósł prawie dwukrotnie. To chyba dobrze. Mogłoby się wydawać, że tak, ale ludzie tak naprawdę szli na studia dla studiów, a mniej się zastanawiali, co po tych studiach będą robić. Chyba poniekąd, tak jak zwróciliście uwagę, traktowali studia jako sposób na przedłużenie młodości czy wręcz dzieciństwa. I teraz faktycznie mieszkają z rodzicami do 30. To szli na byle jakie studia, byle iść? Nie na byle jakie, ale w ogóle szli na studia. A studia miały być fajne. Na domiar złego narodził się mit, że fajne studia to takie, gdzie można coś poczytać, coś pogadać, czyli studia humanistyczne. A politechniki, matematyki, fizyki, biochemie to jakieś straszne, jak wy to mówicie, hardkory. No, to może teraz mi powiecie, jakie zawody są obecnie w roku pańskim 2014 najbardziej poszukiwane na rynku pracy? Po twojej minie widać, że nie są to zawody wymagające wyższego wykształcenia. Bingo! Na rynku obecnie brakuje dobrze wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Betoniarzy, zbrojarzy, monterów rusztowań, operatorów dźwigów, spawaczy. Mamy nadpodaż ludzi z wyższym wykształceniem, a liczba osób z wykształceniem zawodowym maleje. To co, mam zostać zbrojarzem? Niekoniecznie, ale może mechanikiem precyzyjnym, operatorem maszyn sterowanych numerycznie. No co ty, tato? No a co robi kuzyn Stefan w Anglii? I dobrze mu się wiedzie. Właśnie. Ale on jest po filologii angielskiej. To nie mógł zostać tym operatorem w Polsce? Może i mógł, ale nigdy mu to nie przyszło do głowy. I jaki z tego morał? Słuchajcie, żadnych morałów.
Jak mówiłem na wstępie, nie wiem, co wam poradzić. Mogę tylko zwrócić waszą uwagę, że wybory, jakich dokonacie dzisiaj, będą ważne przez następne lata. A więc klasyczny dylemat. Mieć czy być? Brawo, synu! A nie można by tak jedno i drugie? Chyba można. Ale żeby to osiągnąć, trzeba najpierw sobie ten dylemat uświadomić. Każde z was podejmie decyzję i wierzę, że będą to decyzje dobre.